Siemaneczko widzowie, z tej strony Jossy Games. Siemano, mamy rano. 8:30 jak zawsze. I kolejny odcinek z mapy LS09 w Farmingu 22. Ze mną jest Mamut, witam serdecznie. Monko. Słuchajcie, jeżeli chcecie zagrać ze mną w Farmingu, no to piszcie w komentarzach. A na pewno was zaproszę do odcinka, żebyśmy sobie pogadali, co i jak. A dzisiaj jest Mamut i dzisiaj, słuchajcie, przewijam czas po to, żeby skosić trawę, którą zasieliśmy w poprzednim odcinku. A dlaczego tak robimy? Słuchajcie, zostawiamy u górę wszystko, co jest, bo to będzie siew bezorkowy i on będzie na tych wszystkich polach, będzie zasiana soja. Dlatego, że soję siejemy w kwietniu, dobrze mówię? Soję siejemy właśnie w kwietniu, więc no w tym roku już więcej nie zrobimy, jak tylko skoszenie trawy oraz jej zebranie na kiszonkę. A co za tym idzie, dzisiaj jest Mamut ze mną i dzisiaj będziemy kosić tą trawę, ale zanim ją skosimy, to wiecie, że był lipiec, lipcu siałem, więc musimy poczekać parę miesięcy, tam chyba 3 czy 4 miesiące i będziemy mieć trawę do koszenia, więc już pierwszy miesiąc minął. A co za tym idzie, w sklepie pokazała się bardzo fajna promka na New Holland T7 275 HD i ten sam New Holland, także więc chyba gospodarstwo New Hollanda się zacznie robić. I tutaj wezmę GPS-a i wezmę, tak jak mówiłem, rejestrację, ale mniejsza o to, zachęcam zostawić tutaj subskrypcję oraz łapeczkę. No i Mamut, powiedz, ile łapeczek widzisz pod tym filmikiem? 1000. Ile? 1000, a co? 1000 łapeczek, widzowie. No ja nie wiem, jak wy przebijecie 1000 łapeczek, no to ja nie wiem, co wtedy Mamut by musiał zrobić. Oh my god, dobra. I kupujemy ciągnik z, tak jak mówiłem, z modyfikacją GPS, Mamut. To jest ten sam ciągnik, tylko potrzeba jeszcze obciążnik, tak? Więc spokojnie, spokojnie. Już biegnę po obciążnik. Ile tam potrzeba takiego obciążnika? 2 tony chyba starczą, nie? Myślę, że jo. Dobra. Dobra, poszedł, jest obciążnik. To jest chyba taki sam? Nie, to jest chyba inny. No nie różowy. Bo nie. I teraz tak, musimy poprzewijać czas do przodu, więc wiesz co, może zostań tam przy sklepie, nie przyjeżdżaj na gospodarstwo. I będziemy sobie przewijać czas do momentu, aż urośnie trawa. A trawa troszeczkę tam rośnie. Tylko że zanim ona urośnie, to trochę czasu minie jednak. A, już jest największy stopień urośnięcia, więc jeszcze jeden dzień do 9, bo to już jest wrzesień, chyba będzie teraz największa trawa. Kurde, sklepu nie sprawdziłem. Co z ciebie za Janusz? No właśnie. Zjanuszowałem totalnie. Syrena wyje. Pali się. A w sklepie co mamy? John Deere 6R. Ale ja bym... Nie, znowu... tam. Ja znowu... Upadłego jelenia nie biorę. John Deere'a bym nie chciał iść. Fajny header do case'a. Ale ja mam header już do klasa. Właśnie ten ConvioFlex 1080. Taki sam header mam. Tylko pytanie, czy mój kosztuje 26 tysięcy, czy więcej kosztuje. To jest pytanie. Dlatego... Podejdę sobie tutaj do tego headera, a mój kosztuje 16 tysięcy. Dobra, nie było pytania. Chciałem zrobić myk, sprzedać swojego, kupić tego, ale dobra, nie ma, to nie ma. I teraz co, mamy wrzesień. Ja się z miłą chęcią przejdę na pole, zobaczyć, czy jest już ten stan urośnięcia najwyższy, ale widzę chyba, że jeszcze nie. Że jeszcze będziemy musieli poczekać do października. Ale zauważyliśmy, że nie ma w sklepie. Nie, to jeszcze nie jest najwyższy, jeszcze rośnie. A pokazuję, że gotowe do zbioru. Fest. A i mamy pecha złe.
Ale to nic. I ogólnie ten twój Holand nowy to strasznie kopi. No wiesz, on już trochę moto godzin ma zrobione, więc wiesz, może tam filtry nie powymieniali. Wiesz, trzeba będzie powymieniać filtry i takie tam. On jest mocno zniszczony? Nie. Yeah. Ale... Gdzie ekologia, bym rzekł? No właśnie. Jak dobra. To przykazujesz? Przebujniemy jeszcze jeden dzień, zobaczymy. Sklep obczajony, więc w sklepie nic nie było. Co do dobroci, które będziemy sprzedawać, one się będą sprzedawać najprawdopodobniej listopad, grudzień. To za chwilę sobie przejrzymy to. Sobie nocka leci. Dobra, mamy to. Nocka przeszła i my sobie zobaczmy, mamy fajnego klasa aksjonowy w tym. I nadal ten header. Ale ten, nie, to już jest inny header, przepraszam, to jest inny header, który jest, ma mniej godzin, ale nie ma sensu wymieniać. Ale ten ciągnik też w sumie nie, jeszcze nie teraz, mamy troszeczkę tych pól, ja nie powiem, że nie, ale już mamy ciągnik drugi kupiony, więc nie rzucamy się jak na szynkę, tak jak Reksio to robi. Przejdźmy się, zobaczmy, czy trawa nam w końcu urosła tak, jak powinna, bo jeszcze chyba widzę, że jeszcze nie. A czy do listopada ona... To na budyń się rzuca, a nie. Jak się na budyń się rzuca. Kto wie, ten wie. Nie, jest urośnięte, już jest pełna faza. Dobra, to możemy śmiało wypożyczyć kosiareczki i myślę, że tutaj samolocik jak najbardziej wleci. Dobrze. Kolor folii wybierz sobie. Jest biały, czarny, różowy, zielony i błękitny. Jeszcze się pytasz? Czy ty chcesz różowy? No. Ja pitole, dobra. Dla widza. Dla widza. Tak. No, no to tu wiele różnicy nie ma. Słuchajcie, dlaczego kupiłem New Hollanda? Jak widzieliście na żniwach, musiałem jeździć tym jednym ciągnikiem po przyczepę, bo a drugi ciągnik to by się przydał właśnie do prasowania i mógłbym na spokojnie sobie wziąć prasę i prasować, a tak to musiałem jeździć, odczepiać prasę, zaczepiać przyczepę, jeździć w jedną, w drugą stronę, takie troszeczkę monotonne, ale nie mówię, że się nie dało. W każdym razie, jeżeli była okazja na ciągnik, no to go wziąłem i mogę teraz spokojnie myśleć o szybszej pracy na polach. Dobra, widzowie, jesteśmy na polu. O, trzeba czas otworzyć kosiereczki. I jedną, i drugą. Opuszczamy. Włączmy ją sobie. Opuszczamy. Włączmy drugą i jedziemy. Słuchajcie, no 3 hektary do koszenia jest. Chociaż nie wiem, czy mapa wychwyciła w końcu to 3 hektary. Fajnie by było, jakby wychwyciła w końcu. A, 2 hektary 81. 2,81 jest, ale to i tak jest prawie 3 hektary. Z hektar 70 mamy 2,81. To i tak dużo tam było. Hektar 73 chyba bodajże. A tu jest teraz 2 hektary 81, więc ponad hektar więcej. O, jest i mamut. No to opowie, dlaczego Farming Simulator i od którego farminga zaczął grać. Grać zacząłem od 13. Farminga 13. No to w sumie to już był taki przełom między 11 a 13. To już był tam duża różnica była. Dlaczego? Ponieważ całe życie jestem na gospodarstwie. Czyli to jest ten główny powód, no w sumie u większości tak osób jest, że Farming Simulator tylko dlatego, że ktoś ma gospodarstwo albo tam rodzinne, albo gdzieś tam pracował gdzieś na gospodarstwie. No i też są takie osoby z miasta, w ogóle nic stycznego z farmingiem nie mieli, ale zakupili, ponieważ farming miał dobrą recenzję na przykład. No dobrze, Farming 13, twoja pierwsza gierka. I jakie wrażenia miałeś z tego farminga wtedy? Super.
Znaczy, szczerze mówiąc, w trzynastkę to tak grałem bardzo mało, bo tam było pożyczone od kolegi i tak grać grałem, ale mało, co nie? Mało, mało, rozumiem. To tobie bym musiał jeszcze wyrównać teren z tego co widzę. Piętnastkę i tak dalej, to już. Czyli tak mocno, mocno zacząłeś od którego farminga ogrywać? 15. Od 15. No dobra, to tam już w 15 pojawiło się leśnictwo. Czy korzystałeś z tego dodatku, które Nie. dodali? Nie. Po prostu Nigdy. mówisz, że leśnictwo to jest odrębny rejon, który nie powinien się To nie jest pojawić w farmingu. rolnictwo. No to jest Leśnictwo to nie rolnictwo. tak samo myślę, to jest tak samo moje zdanie, że Farming Simulator to powinny być ciągniki i tylko ciągniki, kombajny i jedziesz na pole i robisz. No fajnie, że farming się rozwija, ale mimo wszystko ja już widzę po sobie Farming 22, linie produkcyjne, i te wszystkie rzeczy. No to szczerze, u mnie to się zamyka na produkcji mleka od krów i to jest wszystko. Ewentualnie produkcji wełny, czyli taka pierwsza linia produkcji zwierzęcej. I u mnie to się już zamyka. Ja tego nie wożę, nie przetwarzam na sery ani nic z tych rzeczy. Chociaż wiadomo, w Polsce są rolnicy, nawet blisko mnie. Też jest taki jeden rolnik, który postanowił przetwarzać mleko na sery. Okej, spoko opcja, ale to jest osoba, powiem wam szczerze, to jest osoba, która już ma na swoim koncie dorobek życia na gospodarstwie. Ogólnie chodzi o to, że człowiek, który bardzo długie lata spędził na samym rolnictwie, na przetwórstwie roślinno-zwierzęcym. Co mam na myśli roślinno-zwierzęcym? Pracował, gdy... Może nie gdy. Pracował z kombajnami, traktorami, z dużym areałem i tylko samymi krowami. Przetwórstwo na mleko. Oczywiście to mleczarz zabierał i jeździł dalej, tak dalej. Ale po jakiś tam, chyba bodajże, może nie są to takie dokładne informacje, ale gdzieś tam kojarzę, że tą dekadę, co najmniej dekadę spędził na tym rolnictwie, gdzie tylko miał produkcję roślinną oraz zwierzęcą, czyli tutaj mleko, sprzedaż. Dopiero teraz, po takiej dobrej dekadzie, postanowił iść w przetwórstwo mleka na ser. I zobaczcie, my w farmingu też nie używamy. Właściwie to po sobie widzę. Ja nie używam takich dobroci produkcyjnych, chociaż mogę używać, tak, bo to jest dozwolone, ale ja uważam, no się uważam. Ja bardziej lubię jechać traktorem w pole. Ja bardziej wolę kombajnem coś tam pokosić i te krówki tam, mleko też tam trochę porobić, tak? Ale jak już bym miał kupować ciężarówki i beczki i do tego jeszcze, jak to się mówi, te firanki, tak? Tak zwane, po to, żeby przetworzyć gotowy ser, znaczy przewieźć gotowy ser przetworzony do sklepów, no to już jest duża odpowiedzialność. To się wiąże z odpowiedzialnością zatrudnienia większej ilości pracowników, odpowiedzialnością dostarczenia towaru jak najlepszego, w jak najlepszym możliwym terminie. To jest masa rzeczy bardzo ważnych na głowie. No dobrze, 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 dobrze. A powiedzcie w komentarzu, widzowie, jakie wy macie zdanie na temat właściwie Farminga 22 i produkcji. Czy to dobrze zrobili, że oni dodali takie rzeczy i tak mnóstwo rzeczy dodali, czy jednak za bardzo popchnęli tą grę w stronę produkcyjnej? Dajcie w komentarzu znać. Chociaż Mamut, też możesz też wyrazić swoje zdanie. No, takie same zdanie jak ty, szczerze mówiąc. Okej. Nic dodać, nic ująć. No dobra. Farming 15 najbardziej ogrywaną gierką przez ciebie, czy... Czy jest jakaś inna gierka jeszcze farmingowa oczywiście? Chyba 19 bardziej była ogrywana, wiesz? 19. Zaraz. A 17? Jak wygląda to z 17 u ciebie? Szału nie ma. Według mnie. Czyli 17 to był taki trochę odgrzewany kotlet. Tak. Do 15, okej. Okay.
A 19 jak myślisz? Taka też odgrzewany kotlet, czy taki troszeczkę już urozmaicony trochę był? Znaczy na początku to typowy odgrzewany kotlet. Tak jak 22 z początku do 19. No wiesz, 19 na koniec już miała ten moc sezony, nie? I to bardzo mocno popchnęło tą 19 do przodu. Dlatego 22 jest odgrzewanym kotletem do 19. No bo gdyby tego moc sezonu nie było w 19, aby się rozpoczął w 22, no to tak szczerze to by nie był odgrzewany kotlet, nie? Powiem szczerze, Season. Season przecież w każdej części 17 już był. Tego co pamiętam. Ja pierwsze kojarzę, że z 19 był season, ale z 17 nie kojarzę. Mi się wydaje, że w 17 też pod koniec już był. Chociaż nie jestem pewny. Nic, nie no. Widzowie w komentarzach chyba pomogą. Dobra, my tu mamy koszonko trawy. Oraz oczywiście zgrabienie tej trawy. Zaraz tutaj wleci prasa kostkująca i tutaj ładnie sprasujemy tą trawę i oczywiście owiniemy. I ona oczywiście, ta trawa pójdzie, no właściwie kiszonka, pójdzie na sprzedaż. Dodatkowy boost pieniężny, można tak powiedzieć. No tutaj takie sobie te pokosy są, takie sobie, powiedział. No tak średnio bym powiedział, tak średnio.